Dzisiaj bierzemy ślub. Szybka decyzja, szybkie wykonanie. Chodź. Połączenie się bliskich sobie osób w jedną rodzinę, którą zakładają zawierając małżeństwo, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Zawarcie małżeństwa jest także wydarzeniem społecznym. Tworzy się nowa rodzina, która zgodnie z konstytucją znajduje się pod opieką i ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Z chwilą zawarcia małżeństwa rozpoczyna się nowy okres w życiu małżonków. Powstają nowe prawa i nowe obowiązki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mają różne prawa i równe obowiązki w małżeństwie. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że kobieta i mężczyzna składają zgodne oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności świadków. A zatem pani Danielo Katarzyno Bogusz i panie Tomaszu Danielu Woźniakowski. Czy chcecie dzisiaj złożyć takie oświadczenie? Tak. Proszę zatem wszystkich o powstanie. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Anielą Katarzyną Bogusz. Z Anielą Katarzyną Bogusz. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Tomaszem Danielem Woźniakowskim. Z Tomaszem Danielem Woźniakowskim. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne. Było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Dziękuję. Uroczyście ogłaszam, że związek małżeński między Anielą Katarzyną Bogusz i Tomaszem Danielem Woźniakowskim został w dniu dzisiejszym zawarty. Od tej chwili jesteście żoną i mężem.
ceremonii zaślubin. Jak? Pasuje obrączka? No, fantastyczne uczucie, nie? Tak, ja zupełnie czuję się, jakbym był innym człowiekiem. Jakbym dojrzał tak jakoś, tylko dlatego, że jest ta obrączka. No. Przyjechaliśmy teraz na kilka dni do Pałacu Aleksandrinum, żeby sobie spędzić takie miłe chwile. Ale najpierw idziemy na uroczystą kolację. Będziemy mieli uroczystą kolację, więc ze świadkami i ich partnerami, partnerkami sobie spędzimy miły wieczorek w pięknym sali. Co tu się stało, co tu się wydarzyło? Skąd pomysł i decyzja na taki szybki ślub? Myślę, że ty, kochanie, możesz opowiedzieć, no bo to był twój pomysł. Tak, mój pomysł, decyzja wspólna. Wszystko jest spowodowane tym, że dzisiaj jest 26 październik i właśnie 26 października 2013 roku pierwszy raz się poznaliśmy. Nie byliśmy jeszcze od tamtej pory ze sobą, ale wtedy się poznaliśmy, zobaczyliśmy się. To jest taka data, którą pielęgnujemy. No, 10 też lat, oświadczyłem tak? się teraz. Też 26 października, więc postanowiliśmy to kontynuować. I teraz jest dziesięciolecie. Mieliśmy wyjechać na wakacje, ale Aria jest jeszcze malutka, właśnie skończyła 2 miesiące i postanowiliśmy... W sumie nie postanowiliśmy na początku, tylko taki pomysł mi przyszedł do głowy, co by tutaj zrobić. I ten... Mogę powiedzieć? Ten. Tomek przyszedł do mnie i mówi, kochanie, słuchaj, ale po co my teraz będziemy jechać na te wakacje? Przełóżmy je za miesiąc, czy tam za dwa. Weźmy ślub. A on mówi, no słuchaj, no mamy dziesięciolecie tak naprawdę, więc no jest to super data. No i właśnie ten 26 październik. No i jak to było ze znalezieniem tak szybko, bo to było tak naprawdę miesiąc temu, miesiąc przed ceremonią. No to postanowili, no to co trzeba zrobić? Trzeba zadzwonić do Urzędu Stanu Cywilnego, zobaczyć, czy są terminy na to, nie? Tak, no. No i teraz było pytanie, ale do którego? W Warszawie, do której dzielnicy, tak? No i tak sobie już myślimy, no dobra, no to w takim, gdzie te zdjęcia będą, ładnie wyjdą. Zdjęcie, może będzie, nie? Taka pamiątka właśnie, tak. Ładna. I wpisałem najładniejsze sale ślubne w Urzędzie Stanów Cywilnych, no i wyskoczył w Białymstoku. No ale Aniele też tak urzekł, no i zresztą jak i mnie, no i stwierdziliśmy, że dobra, to jedziemy do Białegostoku. No jak zobaczyłam tę salę, no to przepiękna na zdjęciach właśnie, takie ładne kolorki, no to jest świetna pamiątka, nie? Tak. A urzędy w Warszawie, no to wiadomo, wszystkie takie same, po prostu takie urzędowe. Natomiast ten się wyróżniał. Znaczy są ładne miejsca, ale ten zdecydowanie też był jeszcze inny. A że to jest ślub na szybko, no to ja sobie pomyślałam, to przynajmniej ta sala właśnie będzie taka piękna. Szybka decyzja, zadzwoniliśmy do urzędu. Jeszcze tego samego dnia. Powiedzieli, że no jest tutaj termin, ale to trzeba byłoby złożyć dokumenty w swoim urzędzie bardzo szybko, ponieważ to trzeba, pocztą musi dojść i ten termin nie może spaść, więc jakby... Ale od razu zaproponowali najpierw 27, a później 26. Tak. I my tak, no to jest po prostu... Jak to się mówi? Przeznaczenie, ten 26 październik. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego podpisać dokumenty, wypełnić dane świadków. Już wtedy mieliśmy przemyślane, kto będzie tymi świadkami. Potwierdziliśmy oczywiście terminy. I tego samego dnia mieliśmy, którego był pomysł, wszystko mieliśmy już załatwione. Tylko czekaliśmy na potwierdzenie ze strony urzędu, że ten termin jakby jest aktualny. Tak, no więc tak to wygląda. Tak. A całą resztę, taką jak właśnie co potem zrobimy, to już dograliśmy w późniejszym terminie, potem jak już mieliśmy potwierdzone. Tak, tym sposobem jesteśmy tutaj, w Pałacu Aleksandrinum. I ja tu będziemy też spędzać nasz, można powiedzieć, takie kilka dni miodowe z dzieckiem. Ja się też cieszę, że właśnie na taką szybką decyzję, no bo
my już ten ślub to przekładaliśmy tyle razy. I jeszcze jak właśnie Aria się teraz pojawiła na świecie, to z takim malutkim dzieckiem zrobić duży, wielki ślub, zaprosić całą rodzinę, no nie dałoby rady. To już nawet teraz z organizacją, no i z takim wyjazdem na kilka dni, no to to jest troszkę zachodu, ale no cieszę się właśnie, że się tak zdecydowaliśmy, spiliśmy w sobie i to zorganizowaliśmy w miesiąc. Szybki pomysł, szybka decyzja i szybkie wykonanie i tym oto sposobem jesteśmy bardzo zadowoleni. Co prawda nie poinformowaliśmy jeszcze naszych najbliższych. Jak nagrywamy ten film. O tym oni jeszcze nie wiedzą. Taki potajemny ślub. Tak, więc to jest potajemny ślub. Wiedziały tylko osoby, które były w ten ślub zaangażowane, tak? Czyli świadkowie tak naprawdę. No świadkowie plus cała ekipa, która przy tym działała, tak? Więc wszystkie osoby, które musiały być zaangażowane, ale tak to jest tajemnica naprawdę taka, że nikomu nie mówiliśmy. No, tak więc... Jesteśmy już małżeństwem. Mogę do ciebie, kochanie, w końcu mówić o mężu. I oto mamy Anielę Woźniakowską. No i Aniela Woźniakowska. Więc to też... no głównie też chodziło nam o to, że jak Aria się pojawiła na świecie, no to żeby tak sformalizować ten związek. No tak, i no żeby Aria jednak nie było tych komplikacji. Aria ma nazwisko Woźniakowska, więc ja też chcę być Woźniakowską.